Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym przetestujemy sobie jeszcze gorące nowości, które ostatnio pojawiły się na rynku. I wśród nich mamy m.in. do przetestowania najnowsze kremy BB ze Stars from the Stars, które nie dość, że są kryjące, to mają jeszcze SPF 50, także nie mogę się ich mega doczekać. Będziemy testować, słuchajcie, wszystkie konturówki, które ostatnio pojawiły się również ze Stars from the Stars. Wyglądają bosko i mają piękne kolory. Przetestujemy sobie również kolejne nowości z Lovely, a mianowicie puder, który ma być matujący i blurujący oraz puder, który ma być z kolei rozświetlający. Będę testować jeszcze nowe róże, słuchajcie, a między innymi zobaczcie, pojawił się w AA nowy odcień różu Wonder Blush, którym się mega jaram. I słuchajcie, jeden z produktów, których się mega nie mogę doczekać, to te takie mega połyskujące cienie prasowane Moon Kissed Baked Eyeshadow z Stars from the Stars. Jest tu jeszcze naprawdę dużo innych fajnych produktów, także słuchajcie, nie ma co przedłużać, rozpoczynajmy. Dzisiejszy test rozpoczniemy od kremów BB z Stars from the Stars o nazwie Safe Space. I słuchajcie, ku mojej uciesze Stars from the Stars wysłało mi paczuszkę z nowościami i dzisiaj będę się w nich zatapiać. I tak, mam tutaj dzięki temu właśnie wszystkie odcienie tych produktów, także pokażę Wam zaraz swatche u mnie na twarzy i sobie wspólnie dobierzemy do siebie i Wy, mam nadzieję, że też będziecie w stanie dla siebie dobrać odpowiedni odcień. Ale na samym początku chciałabym Wam powiedzieć, że te produkty dostaniecie w cenie 29,99 i co one mają u nas robić. Jest to mineralny krem BB Safe Space SPF 50 z niacynamidem. Jest napisane, że jest to doskonała ochrona nie tylko przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, ale też przed wolnymi rodnikami. Krem ma średnie możliwe do budowania krycie i naturalne wykończenie. Pięknie wyrównuje kolor cery, tuszuje niedoskonałości oraz optycznie ją wygładza. Dobra, i nieziemsko pachnie. Słuchajcie, i tutaj jakby na to jestem w stanie, w to uwierzyć, ponieważ ten mój ukochany, najukochańszy produkt ze Stars from the Stars. Jeżeli nie widzieliście jeszcze testu w moim wykonaniu tego produktu, klikajcie pod ten link. Słuchajcie, to jest jeden z moich ukochanych produktów do makijażu. W sensie, no to jest jeden z moich ukochanych podkładów drogeryjnych. Naprawdę, rewelacja. I on pachnie taką truskaweczką jakąś, w sensie tak mega słodko, także zobaczymy, jak będzie pachniał ten krem. Tu jest jeszcze napisane, że jest to formuła oparta wyłącznie na filtrach i pigmentach mineralnych. Musi się doskonale adaptować do twarzy. Dobra, słuchajcie, wspaniale. Bardzo się cieszę. Także słuchajcie, nie ma co przedłużać, zróbmy sobie swatche u mnie na twarzy. Zaraz Wam pokażę efekt końcowy swatche na mojej twarzy, ale chciałam Wam jeszcze pokazać różnicę w konsystencjach tych dwóch produktów i zobaczcie. Tu mamy ten Star Richer podkład i on jest o wiele bardziej taki lejący się. Tu natomiast jest ten krem BB, który zobaczcie, on jest taki naprawdę zbity. I chciałabym w ogóle jeszcze porównać właśnie kolorystycznie je ze sobą, żeby zobaczyć, czy one jakby odpowiadają tym samym odcieniom. I tak, słuchajcie, one są bardzo podobne, tylko ja od razu Wam powiem, że może troszeczkę być jaśniejszy ten, ale może to też wynikać z tego, że ma trochę inną konsystencję po prostu. I od razu Wam jeszcze powiem, że te kremy BB trochę oksydują, także jakby miejcie to na uwadze w momencie, kiedy będziecie swatchować je gdzieś, nie wiem, czy w jakichś Rossmanach, czy jakichś centrach handlowych. Po prostu posujcie sobie jeszcze chwilkę z tymi produktami na dłoni, żeby on taki przybrał ten kolor, ten taki ostateczny. I słuchajcie, patrząc tutaj na moją twarz, mamy tak, jedynkę, dwójeczkę, trójeczkę, czwóreczkę, piąteczkę i szósteczkę. I tak jak widzicie, tutaj jakby najmniej je widać, ponieważ one po prostu najlepiej wtopiły się w moją skórę. I ja szczerze mówiąc pójdę w trójkę, czyli ten, który już znam z tego poprzedniego podkładu. Wydaje mi się, że on będzie najlepszy. No, ale jeżeli chodzi o kolorystykę, to muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie to wygląda. Tu tylko ta szóstka jest troszeczkę taka cieplejsza, a reszta ma taki bardziej neutralny kolor, bym powiedziała. Także słuchajcie, zmywam to i lecimy z trójką. Dobra, wyciskam w takim razie ten produkt. I słuchajcie, tutaj wiem, że parę osób mówiło, że ta pompka w tym Star Richerze jest taka bardzo dynamiczna. Tutaj jakby wszystko jest ok. Zobaczcie w ogóle swoją drogą, jak zbity, jak kremowy jest ten produkt. No i zobaczymy, czy dla mnie będzie zbyt kremowy. Zaraz to się okaże. No ale już jakby ja już widzę krycie w nim, szczerze mówiąc. Także wiecie co? Tak jak zwyczaj jakby nakładam pędzlami takie produkty, to tutaj wolę jakoś tak palcem zadziałać, bo tak jakby wydaje mi się, że może ta konsystencja się tutaj lepiej rozkładać i dobra, teraz czuję, że on też pachnie słodko. Trochę inaczej niż ten Star Richer, ale słodko, co szczerze mówiąc mega mnie cieszy. I już w tym momencie widać, że jest serio jakby hardcore, jeżeli chodzi o krycie. Jeszcze wezmę gąbeczkę, którą ewidentnie tutaj muszę podziałać. Chcę wtłoczyć ten produkt w moją skórę i zobaczyć, jak on tu się będzie łączył. I wydaje mi się, że ta trójka jest dla mnie idealna, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o kolor. Zobaczcie, jakoś tak idealnie się wtopił. No i dobra, oczywiście zaraz nałożę na czoło jeszcze ten produkt. Czasami się pytacie, czy ty nie nakładasz podkładu na czoło? No nakładam, tylko że wiecie, to trochę czasu zajmuje. I no możemy powiedzieć, że to wykończenie jest bardzo takie połyskujące.
Tak się zastanawiam, jak to będzie wyglądało potem, jak je przypudruję. Na razie widzę, że jakby ten połysk jest taki, no, konkretny. Ale dobra, dajcie mi jeszcze nałożyć go na czoło. Natomiast muszę przyznać, że no, to krycie jest naprawdę mega spoko, ale skóra wygląda lekko. Ja przynajmniej teraz nie widzę, żeby ona wyglądała jakoś, żeby była taka przytłoczona. To różnie bywa, jeżeli chodzi o takie formuły. I o, no widzę teraz te mineralne takie pigmenty, które tutaj tak jakby tak ładnie rozświetlają moją skórę i wygląda ona naprawdę tak, jakbym była tak posmarowana takim naprawdę bogatym kremem do twarzy. Natomiast kolor jest wyrównany, ale tak jakby nie wpływa to w ogóle jakby na ciężkość tego produktu. Krem nałożę na całą moją twarz i szczerze mówiąc, jakby skóra wygląda przepięknie. Natomiast to jest mega level rozświetlenia. Taki mega, który ja na przykład, jako osoba, która ma skórę mieszaną i można powiedzieć nawet w tej strefie tę tłustą, ja czuję taką ogromną potrzebę, żeby jakby okiełznać to. Także po prostu przypudrować i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I od razu Wam mówię, że ten produkt trochę mi przypomina ten produkt z Bell Hypoallergenic we współpracy z Peachy. Czyli jest to tak jakby produkt, który jest bardzo rozświetlający, ale jakby ja nie jestem na to zła. Bo ta skóra wygląda naprawdę, no po prostu przepięknie. Naprawdę przepięknie. Także słuchajcie, nakładam teraz korektor, no i zobaczymy, jak te pudry z Lovely tutaj dadzą sobie z tym wszystkim radę. Na co jednak trzeba będzie troszeczkę poczekać, ponieważ mamy do przetestowania jeszcze produkty kremowe. I tak, jeżeli o to chodzi, to ja w międzyczasie sobie zrobiłam tutaj contouring, jeżeli chodzi o bronzer i teraz to wszystko wygląda pięknie, w ogóle cudownie się łączyło z tym produktem. Naprawdę dwa ruchy pędzlem i tak jakby już było wtłoczone, także za to ogromny prop, za tę plastyczność. I tutaj, moi drodzy, mamy takich dwóch gagatków. Yes. Jeden z nich to Blush O'Clock Mousse Blusher i tym razem mam go w odcinku numer 1. Ja testowałam jakieś chyba jeden albo, Jezus, nawet nie pamiętam, jeden albo dwa filmy wstecz ten produkt w odcinku numer 2, takim bardziej brzoskwiniowym, a teraz naszło mnie na to, żeby zobaczyć też, jak on będzie wyglądał w odcinku takim bardziej, jak to powiedzieć, takim bardzo lekko różowym, który może być bardzo fajny moim zdaniem dla bladziochów. Także zobaczmy sobie najpierw, jak ten gagatek się u mnie sprawdzi. Jeżeli chodzi o jego odcień, to mamy go, nie odcień, tylko jego cenę, to on kosztuje 39,99. Biorę sobie pędzelek, którym będę nakładała ten produkcik na mój policzek. I jest bardzo ładny. I muszę Wam powiedzieć, że ja totalnie się polubiłam z tą musową formułą, ponieważ stosowałam jeszcze ten produkt, tę dwójeczkę w międzyczasie, jakby po teście, który ostatnio zrobiłam. I to jest moim zdaniem coś takiego fajnego właśnie dla osób, które mają skórę mieszaną bądź tłustą, że tutaj jakby nie macie ewidentnie takiego efektu za dużego błysku. Także jeżeli lubicie mieć ten taki róż w ryzach i nie chcieć, żeby on tak jakby wyglądał aż tak mokro, wiecie, o co mi chodzi, no to myślę, że to mogą być właśnie produkty dla Was. I słuchajcie, jeżeli chodzi o sam kolor, no to muszę powiedzieć, że mi się mega podoba. Mega. Taki jest turbo wiosenny dla bladziochów, ale też dla osób, które mają taką skórę jak ja, także na razie jestem ukontentowana. Przechodzimy teraz do tego drugiego produktu, którego jestem mega ciekawa i właśnie pierwsze, co mi przyszło do głowy, chciałam powiedzieć, że pieje na jego widok niczym Kursko, co mówiłam w ostatnim filmie. I słuchajcie, ja na etapie montażu, jakby słucham tego, pieje niczym Kursko. Tak sobie myślę, od kiedy kury pieją, ale jakby no comment, nie wiem, o co mi chodzi w trakcie, jak ja z Wami rozmawiam, ale no ewidentnie wtedy miał to sens. Także słuchajcie, dobra, załóżmy, że niech to wejdzie do mojego slangu. Myślę, że będę piała niczym Kursko, gdyż jest to jeden z moich ukochanych produktów kremowego konturowania, czyli Wonder Blush AA Wings of Color Long Lasting Cream Blush. I słuchajcie, on wyszedł w cieniu Poppy Pink, który tu, no, wydaje się taki srogi kolorystycznie. On kosztował mnie 29,99, jak kupiłam na stronie oceanic.pl i to jest strona AA, po prostu taka oficjalna i zobaczcie, on tu wygląda, no powiedziałabym konkretnie, wygląda po prostu jakby był czerwony i to tak total, dlatego jestem turbociek. Oh my god! Słuchajcie, boję się w tym momencie, szczerze mówiąc, co z tego wyjdzie? Czy ja się będę lubiła z takim odcieniem? Jezus, nie wiem. Ale dobra, no musimy to sprawdzić w takim razie. Także biorę mój pędzelek sprawdzony. Tutaj jakby, umówmy się, nie mam cojones, żeby nakładać to tak od razu jakby z dłoni. Muszę to troszkę rozpracować. I zobaczmy, co tu będzie za efekt. Okej, dobra. Zobaczcie, on tu straszy lekko pigmentem, a na policzkach jest totalnie do okiełznania. Ale tak totalnie do okiełznania. I wiecie co? Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba.
I tak jakby teraz powstało dużo takich róży, mam wrażenie takich trochę wiśniowych, coś takiego, a ten jest taki bardziej idący w taki, jak to powiedzieć, soczysty kolor, taki czereśniowy, coś takiego. I szczerze mówiąc, chyba nie mam ani jednego produktu, albo jakoś mi nie zapadł w pamięć, tego typu, właśnie jeżeli chodzi o róż kremowy. I szczerze, mega mi się podoba. Mega mi się podoba. Dobra, słuchajcie, super. Tym bardziej mnie to cieszy, ponieważ tak jak Wam mówiłam, jeżeli chodzi o samą formułę tego produktu, no to tutaj jest naprawdę najlepsze, co może Was spotkać. W ogóle jeżeli chodzi o te wszystkie Wonder Blushe. A ten kolor totalnie jakby, no, złapał mnie za serce. Przechodzimy w takim razie do wyczekiwanych przeze mnie pudrów. I tutaj mamy na pierwszy ogień taki puder o nazwie Facetune Smoothing Baked Powder. To jest produkt z Lovely, za który ja zapłaciłam 29,99 i to ma być, przeczytam Wam. Wygładzający transparentny puder do twarzy. Optycznie wygładza strukturę skóry, nadając efekt blur. Dzięki wypiekanej formule produkt nie osypuje się i gwarantuje trwałość na długi czas. Świetnie. Kosztował on 29,99 i przypominam Wam po raz kolejny o tym, że mam dla Was kod rabatowy na Lovely Vibes 20, minus 20% na wszystkie produkty Lovely, także jest z czego korzystać. No i dobra, w takim razie modlę się, żeby ten produkt również mnie bardzo tutaj ucieszył, ale zaraz zobaczymy. O, no dobra, już czuję, że jest taki mocno zbity. Nie wiem, czy nie będzie rozjaśniający. No, ale czuję, że będzie mega blurujący, szczerze mówiąc. On ma lekki połysk, ale trudno. Jakby biorąc pod uwagę obecną sytuację na mojej twarzy, nie mam się co bać połysku. Także może być tylko lepiej. I czekajcie, ja zrobię tak, że wezmę sobie taki oto puszek, bo ostatnio jakoś polubiłam bardzo nakładanie pudrów w taki sposób właśnie na te takie newralgiczne moje miejsca z największą ilością porów. Także biorę go sobie tutaj na ten puszek, wtłoczę go i... Excuse me? Nie, poczekajcie, ja potrzebuję sekundy na to, żeby odsapnąć tutaj, bo zaraz zemdleję. Mam wrażenie, że tak jakby, jakbym była niemalże w Photoshopie i sobie tak starła po prostu te pory i szczerze, może nie od parę ten produkt nazywa się Facetune, ponieważ Facetune to jest program na telefon, na którym naprawdę można sobie wymazać pory. Czekajcie, idziemy dalej, bo jakby I can't do this alone. Nie no. Dobre żarty, panie Facetune. On troszeczkę może minimalnie, moim zdaniem, rozjaśniać jeszcze dodatkowo, ale za to, co on tu czyni dla mnie, szczerze, tak mu to wybaczam. Zobaczmy sobie jeszcze na połowie czoła, jak to będzie wyglądało. Nie no, ja jestem w szoku. Czy widzicie te granice? Jakby, która tutaj powstała dokładnie jakby na przejściu tego produktu? Czy da się wziąć kąpiel w tym produkcie? Wziąłam teraz taki zwykły pędzel i jeszcze przenoszę ten produkt na czoło i zobaczcie. Tutaj jeżeli chodzi o produkty tego typu, takie właśnie blurujące, no to tak, jeżeli chcecie pozbyć się absolutnie porów i nie mieć takiego wyświecenia, to naprawdę bardzo Wam rekomenduję wtłaczanie tego produktu właśnie tego typu gąbeczko, bo tutaj tego nie będzie. A tam, gdzie chcecie, żeby troszkę było połysku, tak jak ja na przykład na bokach mojego czoła, kiedy już nie jest, jakby ten połysk mi nie jest straszny, to bierzcie sobie w takim razie wtedy pędzel i jakby możecie przeciągnąć ten puder po twarzy i wtedy Wam utrwali skórę, ale też na taki lekki satynowy połysk, tak jak zresztą widzicie, ale tu jakby zależy mi na macie i on jest po prostu nieskazitelny, także ja jestem absolutnie zakochana w tym momencie, w tym jak to wygląda. Coś wspaniałego. Dobra, w takim razie, czy kolega, braciszek Facetune'a, Luminous Cutie, zapewni mi podobne wrażenia? I to jest Luminous Cutie Baked Powder. Rozświetlający oraz transparentny puder do twarzy nadaje skórze zerowego, promiennego blasku. Dzięki wypiekanej formule produkt nie osypuje się i gwarantuje trwałość na długi czas. Czyli to samo. On również kosztował 29,99 i chciałam zobaczyć, jak tam Cutie Pie, nie, jak się nazywa, Luminous Cutie, będzie wyglądał na mojej skórze. Słuchajcie, jest rozświetlający, tak jak zresztą widzicie tutaj, ale chyba nie jest taki crazy level rozświetlenia, co mnie bardzo akurat cieszy, bo no bo ja nie potrzebuję takiego crazy po prostu rozświetlenia. W sensie dla mnie on jest zbędny, ale zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało na bokach mojej twarzy, gdzie jakby z kolei jestem totalnie in, jeżeli chodzi o taki level rozświetlenia. No, ładnie wygląda.
można powiedzieć, że ładnie wygląda, daje efekt no niemalże takiej skóry tylko nakremowanej, co jest dla mnie bardzo spoko i nie jest to jakby przegięte rozświetlenie, co dla mnie jest ogromnym plusem. Zastanawiam się, czy on jeszcze trochę nie rozjaśnia tutaj w kamerze, tak coś takiego widzę. Na żywo tego nie widać, widać to w kamerze. Także o ile się nie będziecie kręcić codziennie jakby kamerą i tego analizować, to powinien być dla Was spoko, bo tutaj nawet jakby spoko może Wam jeszcze poprawić dodatkowo jakby zrobienie kontury, tak jakby sobie takie wyczyszczenie tego wszystkiego. Ale muszę powiedzieć, że podoba mi się, jak to wygląda. O, dokładnie tutaj to teraz widać. No po prostu jakbym miała nieprzepudrowaną skórę. W międzyczasie zrobiłam brwi i przechodzę teraz do produktów, które mnie szczerze mówiąc mega, mega interesują. A są to cienie Moon Kissed Baked Eyeshadow ze Stars From The Stars. I moi drodzy, to jest produkt, który ewidentnie jest w jakiś sposób no inspirowany, no już można powiedzieć, że kultowym cieniem z Bobbi Brown Moonstone. I zaraz pokażę Wam, jak one wyglądają. Słuchajcie, one wyglądają dosłownie identycznie w opakowaniu. Ja żałuję, że ja nie mam teraz tego cienia, żeby Wam pokazać, tak jakby różnicę, mega żałuję, ale jakby come on, już myślę, że na tym etapie można sobie zobaczyć, że naprawdę jest mocna, mocna tutaj jakby między innymi mocne podobieństwo. I tak, mamy te produkty w odcieniach dwóch. 01 Moonlight, który wygląda w następujący sposób. Jeżeli chodzi o drugi produkt, to on, no właśnie, jest taki troszeczkę bardziej złotawy. Czy ten jest zimne złoto, a ten trochę wpada w takie bardziej różowe tony. W ogóle fajne jest też to, że te cienie pojedyncze mają tutaj u siebie lusterko. Także jeszcze to jest kolejny props. I tak, one kosztują 54,99. Jest to sporek na taki pojedynczy cień, ale chciałam właśnie zobaczyć, dlaczego tak jest. Pozwólcie, że zatopię w nim moje palce. Nie. Nie, 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 słuchajcie, nie wiem, czy ja to przeżyję psychicznie, przysięgam. O mój Boże, jakie one są piękne. Słuchajcie, to są drobiny dosłownie, takie bardzo lekko, takie bardzo drobno zmielone, które muszę Wam tutaj zesłoczować. Wow. Słuchajcie, ja aż chyba będę musiała nakręcić jakąś rolkę z porównaniem tego produktu do tego cienia z Bobbi Brown Moonstone, bo to jest ogromne podobieństwo. Ogromne, no po prostu ten błysk jest nie z tej ziemi, przysięgam, wygląda jak mokra skóra, ale jakby ta skóra jest stworzona z miliarda takich mega, takich jakby, takich drobnych drobin, kurczę, no coś tutaj mam masło maślane, ale naprawdę to wygląda jak gwiezdny pył, o! Wygląda jak gwiezdny pył. I ja dzisiaj, żeby w 100% przetestować potencjał tych cieni, zrobię sobie makijaż tylko i wyłącznie przy ich pomocy. Czyli na tym oku będę miała odcień 01 Moonlight i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ja oczywiście będę go kleiła na taki, no, nieprzepudrowany... Czekajcie, czy dobry? Tak, nieprzepudrowany korektor. I zobaczmy, co tu się wydarzy. Słuchajcie, jest piękny. Piękny, naprawdę piękny. I to jest właśnie to, co ja Wam mówię od, no, dawna tak naprawdę. Ja jestem najbardziej rozlubowana chyba w takim typie cieni przez ostatni rok, myślę, że easy. Bo to jest cień, który możecie nałożyć jakby sotę na powiekę, a on naprawdę zrobi Wam turbo robotę, ponieważ no po prostu te drobiny się tak błyszczą, tak mienią, tutaj tak jakby Wy nie będziecie tego widzieć tak w 100% w kamerze. Ja oczywiście Wam pokażę teraz zaraz to w innym świetle, żeby tak jakby no, żebyście wiedzieli co i jak, natomiast jakby jak jest jeszcze tak troszkę ciemniej i właśnie to światło jest takie, wiecie, takie bardzo przyciemnione, to muszę Wam powiedzieć, że takie cienie wyglądają tak, że po prostu mi opadają ręce i szczena, i nie, ręce, bo to źle jakby było. Szczena mi opada, bo to wygląda cudownie, także ja na razie jestem obsessed, przysięgam. Jedziemy teraz z odcieniem 02 Moon Glow, który nałożę z kolei na tę stronę, potem jak oczywiście rozłożę cień, znaczy nie cień, tylko korektor, który mi się zbiera wszędzie i zobaczmy, co tu się wydarzy. Coś pięknego. Jeszcze ten odcień Moon Glow, on ma w sobie takie trochę różowawe tony, ale to są... Jakby to nie jest taki róż na powiece, tylko to jest, można powiedzieć, cień, który daje efekt po prostu jakby w kolorze Waszej skóry niemalże. Czyli to wygląda jakbyście mieli po prostu same drobiny, bez jakiejś takiej, wiecie, podstawy kolorystycznej, podstawy kolorystycznej, czyli język zaczyna plątać. Słuchajcie, wygląda to po prostu bosko. No bosko. So this is love. This is love. I teraz na tę moją miłość będę nakładać kolejny produkt o nazwie Dark Matters Eyeliner. Ok. Jeżeli chodzi o ten produkt, to on kosztował 19,99 i... Oh,
ma włoskowy aplikator. Także od razu mnie to cieszy, bo to są najlepsze produkty tego typu. Też jest mega precyzyjny, także wydaje mi się, że to może być bardzo fajny produkt i nie ma co, słuchajcie, przedłużać. Od razu zaczynam z nim pracę. Zrobimy sobie dzisiaj kreseczki. O nie, no słuchajcie. On się przykleja dosłownie po tym, jak dotknę nim skóry niemalże. I to będzie bardzo prosty produkt w pracy. Już to widzę. I właśnie ta fajna jest ta precyzja. No i to jest właśnie typ produktów, które ja najbardziej lubię. No bo jakby te włoski same w sobie tak ułatwiają pracę. No, to nie ma po prostu niespodzianek. Proszę. Dosłownie dwa ruchy. Może nie dwa, parę ruchów, ale zaraz będę już miała kreskę. Nie no, słuchajcie, mega spoko. I to jest taki produkt, który dosłownie reaguje na każdy wasz ruch. On jakby odda wszystko, co wy chcecie zrobić. Mega łatwy w pracy, dla mnie super, naprawdę. Wiecie, co mi przypomina? Liner, mój jeden z ukochanych z marki Clinique. Naprawdę, mega podobny, super, według mnie super. Jeszcze oczywiście, żeby się nigdzie nie rozmazywał, nie odbijał, no to wtedy będziemy w domu. I przechodzimy teraz do makijażu rzęs. A tu mamy do przetestowania dwa produkty, ponieważ mamy bazę pod tusz. O nazwie Space Base 4-in-1 Effect. Volume, Length, Thickness, Care. Czyli słuchajcie, tu mamy mieć wszystko. Mają być pogrubione, wydłużone i co tam jeszcze mają być? No tak, dokładnie takie. To kosztuje 19,99 i jestem bardzo ciekawa tego, jak będzie pracował ten produkt z tuszem, który będę testować. Okej. Czekajcie, on ma, widzę, że w sobie, on jest biały, ale ma w sobie takie włoski, które pewnie będą mi wydłużały i pogrubiały moje rzęsy. Dobra, słuchajcie, jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Jezus Maria, to tusz, nic mi się nie zbiło. Ale dobrze, słuchajcie, nadal niestety mam tutaj żałobę po moim Rare Beauty, który właśnie dokładnie w ten sposób wysunął się z mojej kosmetyczki. Także zróbmy tak, że ja tutaj podkręcę moje rzęsy i zobaczymy, jak będzie wyglądała jedna strona z tym produktem do objętości. Space Base, spoko nazwa bardzo. A jak będzie wyglądał tuż po drugiej stronie, gdzie takiej bazy nie użyję. Czy będzie to jakaś taka duża różnica i co tu się wydarzy? Co tu się wydarzy? Dobra, zobaczmy, co tu się wydarzy. Shocking. Czy ta baza będzie jakaś taka bardzo widoczna u mnie na rzęsach? No dobra, no jest biała jak nic. Ale chcę zobaczyć, czy tu będzie w ogóle coś się działo ciekawego. Ewidentnie widzę ją na moich rzęsach. Czasem się zrobiły takie siwiutkie trochę. No i zobaczymy, czy jakby kolejny tusz będzie w stanie tak w 100% pokryć. Dobra, baza nałożona i widać, jakby rzęsy były trochę takie oszronione, szczerze mówiąc. I teraz będę testować kolejny produkt o nazwie, uwaga, Sexy and Flexy Length and Volume Mascara. I tu jest, to jest oczywiście Stars from the Stars i tu mamy z kolei ten produkt. Normalnie kosztował 24,99, a dostępny jest za 16,99. I chciałam zobaczyć, co tu ma robić ten produkt u nas. Wydłużać i pogrubiać rzęsy. Jestem pewna, że dobra. Twist jakby przekręcić dla uzyskania efektu volume, czyli pogrubiającego, i twist dla uzyskania efektu wydłużającego. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda. Dlaczego twist? Czekajcie. Czy ja czegoś nie rozumiem? Poczekajcie, bo trochę mi rozwaliło łeb. Jakby, widzicie to, odkręcam ten produkt od góry i tu mam taką no szczoteczkę, bym powiedziała, z takimi bardzo, bardzo jakby takimi krótkimi tymi włoskami. Natomiast zobaczcie, zakręcam to i z tej samej strony wykręcam szczoteczkę, która z kolei ma te włoski dłuższe. It's a kind of magic! Dobra, jestem w lekkim szoku, bo jeszcze nie miałam nigdy takiego produktu. I szczerze mówiąc, no, chcę to zrobić, czekajcie. Dobra, czyli tam ona, rozumiem, pobiera coś ciekawego w trasie pomiędzy, a tu tego nie robi. Dobra, zobaczymy w takim razie. Jedziemy w takim razie z tą stroną, która ma mi wydłużać rzęsy i zobaczymy, co tu się wydarzy na tej mojej bazie. Czy to będzie jakiś game changer totalny?
czy nie będzie tutaj żadnej różnicy. Dobra, widzę, że te rzęsy są naprawdę wydłużone, ale gdybym teraz zrobiła tak, że jeszcze pojechała je tą stroną, która ma mi je zagęszczać, to co się wydarzy wtedy? Teraz może sobie jeszcze je zagęszczę, a potem jeszcze je troszeczkę wydłużę. Co wy o tym sądzicie? No dobra, teraz widzę, że jest troszeczkę lepiej. Także ewidentnie ta strona zagęszczająca jakby daje radę i teraz jak już nałożyłam, to teraz dobra. Teraz to wyczeszę w takim razie. Jezus Maria, ile tu jest po prostu magii w tym produkcie. Nie byłam na to kompletnie przygotowana. Ja w ogóle jestem bardzo słaba, jeżeli chodzi o takie sztuczki, wiecie, iluzjonistyczne, magiczne i tak dalej. I szczerze mówiąc, na tyle słaba, że ja zaliczam to do sztuczek magicznych, bo ja niemalże, jak wiecie, są takie momenty, że nie wiem, leży babeczka, a typ jej odcina ciało w połowie, to ja niemalże wierzę, że ono jest odcięte. Tak wygląda jedna scena pomalowana, a druga nie. I tutaj no różnica jest naprawdę duża. Zobaczcie, one są naprawdę zagęszczone. Na samym dole pomalowałam je tylko i wyłącznie tym wydłużającym tu i naprawdę one są wydłużone. U góry czuję, że jest tak dość jakby ciężko, no ale nałożyłam i bazę, i jakby dwie te warstwy tego tuszu. Także... Nie, ale naprawdę wygląda to dobrze. Jakby te rzęsy są mocno podkreślone, także pomaluję jeszcze z drugiej strony bez tej bazy w taki sam sposób, czyli najpierw tą wydłużającą, potem pogrubiającą i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Okej, tusz nałożę na drugą stronę i muszę Wam powiedzieć, że różnica, jaką widzę z tą bazą czy bez, jest chyba taka, że tak jakby więcej takich małych włosków zostało tak jakby podkreślonych z tej strony, a tu tak jakby one się trochę bardziej w całość zbiły, ale nie ma jakiejś dużej różnicy, szczerze mówiąc. Tak jakby gdybym nie wiedziała, że nakładam tam bazę, to bym tego nie zauważyła, szczerze mówiąc. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ten efekt jakby końcowy, no jest taki, no powiedziałam, nawet spektakularny w jakiś sposób, nie? Jakby mocno są podkreślone te rzęsy, także no oby to się nigdy nie odbijało. To wtedy będziemy w raju. I moi drodzy, przechodzimy w takim razie do kolejnych produktów, których jestem mega ciekawa, a mianowicie są to kredki do ust, czyli konturówki o nazwie, już Wam mówię, Written in the Stars Waterproof Eyeliner. No i właśnie już tutaj to zapewnienie, że one mają być wodoodporne. Bardzo mnie zaciekawiło. Mamy je dostępne w 6 odcieniach, które zaraz Wam zesłoczuję. A jeżeli chodzi o ich cenę, to one dostępne są w cenie, już Wam mówię, 19,99. No więc moi drodzy, tak wyglądają te swatche. I tutaj idziemy oczywiście od jedyneczki aż do szóstki. I co jest dla mnie takie bardzo fajne, że zobaczcie, jakby podoba mi się to, że one są takie, no różniące się od siebie. To nie jest tak, że jakby mamy tylko zimne albo tylko ciepłe odcienie. Jest naprawdę cała tutaj gama i... O, czekajcie, powinnam tak to trzymać. Jest taki cały jakby przekrój tych kolorów. I tak, jeżeli chodzi o ich kolory, to najbardziej chyba jakby wpadający w róż jest trójka, czwórka. Najbardziej ruda jest dwójeczka. Jedynka to jest taki idealny nudziak, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o piątkę, no to tutaj mamy taki... No nudziak trochę ciemniejszy, wpadający w takie trochę brązowo-burgundowe tony, coś takiego. No a szósteczka to jest taka naprawdę klasyczna czerwień. No i dzisiaj, czekajcie, którego ja dzisiaj użyję? Szczerze mówiąc, kusi mnie taki totalny nudziak, także może zobaczmy, jak on będzie u mnie wyglądał. A i zobaczcie, jeżeli chodzi o to, jak one są trwałe, no to tak, szóstka to akurat była przede mnie słoczowana na samym końcu, ale one zastygają i zobaczcie, ja jakby wodą nie byłam w stanie ich zmyć i dopiero płynem micelarnym, dopiero jak tre, zobaczcie, jakby ile tre... I dopiero wtedy one puszczają, także wydaje mi się, że mogą być naprawdę mega trwałe. Zobaczmy w takim razie, jak ten nudziak u mnie da radę i czy będzie takim idealnym nudziakiem, jak myślę. No jest, słuchajcie, jest. Bo to jest taki chłodniejszy kolor, ale cały czas jakby taki żywy, jakby nie idący w taką trufią stronę. I wiecie, o co mi chodzi, że czasami tak jakby one mogą być takie bez życia, a ten jest idealny, szczerze mówiąc, i ja żyję już dla niego, już to wiem. Już wiem, że to będzie produkt, który ja będę nosiła w kosmetyczce, bo ostatnio właśnie jakoś tak, nie wiem, szykuję się już do przeprowadzki i ja trochę tak jakby posiałam tych moich konturówek gdzieś naokoło tutaj, i ostatnio właśnie jakoś tak, nie wiem, nie miałam takiego fajnego koloru, a tu zobaczcie, jak on fajnie wygląda i też swoją drogą konsystencja jest super, bo taka jest bardzo kremowa i z tego, co widzieliście, zastygająca, także no na razie naprawdę mam bardzo dobre przeczucia. O, jeszcze żeby Wam pokazać, jakby jak pięknie sunie ten produkt w ustach, zobaczcie, jakby łatwo ja jestem w stanie sobie wypełnić środek tych ust, zobaczcie. To nie jest tak, jakby ona jest, ma taką konsystencję, że nie dość, że łatwo sunie Wam po obrzeżach, to jeszcze łatwo Wam sunie w środku. Naprawdę, jakby to jest moim zdaniem bardzo ważne i tego typu produkty najczęściej właśnie u mnie najdłużej zostają w tych takich ulubieńcach
a mianowicie w mojej kosmetyczce. I dobra, słuchajcie, skończyliśmy w takim razie pracę z tym nudziakiem, który jest piękny, jak muszę to powiedzieć. I już ostatni produkt, który dzisiaj będziemy testować, to produkt z Lovely o nazwie Sweet Lips Lip Gloss. I to jest produkt, który był dostępny w 5 odcieniach. Dwa pierwsze, czyli jedynka, dwójka i piątka nie mają drobin, a trójka i czwórka ma drobiny i ja dzisiaj mam akurat trójeczkę do przetestowania. Ten produkt kosztuje 25,99 i jestem, tak zastanawiam się, czy on się nazywa Sweet, czy on będzie dobry jakby w smaku również? Zaraz zobaczymy. On jest tak jakby różowy i ma drobinki, które mają taki złotawo-brzoskwiniowy odcień, coś takiego. Och, dobra, pachnie jak karmel. Pachnie jak karmel i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał na ustach. Nie, on nie jest słodki. Już miałam nadzieję, że jest słodki, no i się nażarłam błyszczyku. I po co? Nie wiem. No ale tak, jeżeli chodzi o ten produkt, to muszę powiedzieć, że przepięknie się błyszczy. Konsystencja już widzę, że jest spoko, bo jest taka... tak oplatająca usta, nie klei się kompletnie. Ja też nie będę chciała przesadać z tym błyszczykiem. Także go teraz rozkładam palcem. Ale muszę wam powiedzieć, że wygląda naprawdę przepięknie, zobaczcie. Ślicznie. Także, no dobra, trzymam w takim razie kciuki, żeby się u mnie utrzymał długo. Ja teraz pokażę wam się jeszcze troszeczkę w innym świetle i robimy podsumowanie. Tak wygląda ten makijaż w innym świetle i teraz możemy zobaczyć, jak pięknie błyszczą mi się te cienie na moich powiekach. Plus jakby zobaczcie, jak naturalnie wygląda skóra, jak jakby ma taki bardzo naturalny blask w sobie, mega dla mnie. No i te boskie róże, słuchajcie, ten z AA, to jest jakiś po prostu sztos, no ten też jest piękny z Vibo, no wszystko jest piękne, szczerze mówiąc. Także bardzo fajny, taki bardzo prosty, ale efektowy, naturalny makijaż mi wyszedł. Nie zwracajcie uwagi na odgłosy odkurzania z tyłu, ale słuchajcie, muszę wam jeszcze pokazać je w innym świetle, żeby pokazać wam tak w 100% potencjał tych cieni i właśnie to, jaki one efekt dają na skórze, jakie one są drobinowe, jak się mienią, słuchajcie, to jest naprawdę coś niesamowitego i tak jak właśnie tutaj widzicie, tylko taki cień, kreska, rzęsy i naprawdę jest efekt wow. Podsumowanie jak zwykle przeprowadzę chronologicznie, a mianowicie od kremu BB z Stars from the Stars o nazwie Safe Space. I muszę wam powiedzieć, że jakby tak, jeżeli chodzi o ten produkt, no to musicie mieć na uwadze, że on ma takie bogatą konsystencję, jest naprawdę nieźle kryjący, daje takie mocne rozświetlenie, takie właśnie pigmenty takie rozświetlające ma w sobie. Natomiast słuchajcie, ja nie byłam przekonana, czy to będzie jakby produkt dla mnie, ponieważ jakby no ja mam skórę mieszaną i jakby te takie często takie bogate konsystencje nie wyglądają na mnie najlepiej, ale tutaj muszę wam powiedzieć, że po przypudrowaniu, słuchajcie, mega wygląda ta skóra. Zobaczcie, jakby wygląda mega naturalnie, wygląda tak jakbym niemalże nic na niej nie miała. Jakby spoko moim zdaniem, plus dodatkowo 50, jeżeli chodzi o SPF. Do tego wszystkiego, no to jest jakby naprawdę dobra sytuacja, jeżeli o mnie chodzi. I muszę wam powiedzieć, że no nie mogę się przestać patrzeć na jakby to, że nawet potem przy podrywaniu spod spodu widać taki lekki błysk, taki satynowy błysk. Bardzo ładnie wygląda ten produkt. I jeszcze jestem ciekawa tylko, jak on się u mnie utrzyma. Czy to za chwilę nie będzie jakiegoś potopu sebum? Zobaczymy. Także na to będziemy musieli jeszcze chwilkę poczekać. Kolejny produkt, który testowałam, to były dwa róże do policzków. I tak, jeżeli chodzi o ten produkt Blush O'Clock Mousse Blusher z Vibo, no to ja już jakby testowałam inny odcień z tego produktu. I tak samo jeden, jak i drugi mi się mega podoba. Podoba mi się to, że on nie jest aż tak taki jakby rozświetlający aż tak mocno w swoim wykończeniu i myślę, że to właśnie będzie gratka dla osób, które mają skórę tłustą i mieszaną. Słuchajcie, pięknie wygląda jedyneczka ten odcień, nawet nie wiem, czym się bardziej nie podoba niż dwójka, co jest dla mnie no takie zaskakujące. Natomiast jeżeli chodzi o ten produkt z A Wings of Color Wonder Blush, no to ten odcień Poppy Pink, słuchajcie, złapał mnie totalnie za serce i zobaczcie, jak pięknie wygląda w tym momencie mój policzek. Jest taki soczysty, ale taki... No taki, jakby to jest taki wyższy level soczystości, jeżeli chodzi o ten kolor i nie wiem, o co tu chodzi, bo ja jakby takich róży nigdy nie używam, a tu jestem zakochana. Jestem zakochana zarówno w jednym, jak i w drugim, także te odcienie są sztosiwe. Idąc dalej, jeżeli chodzi o pudry, no to tutaj Lovely Facetune, hello. Jakby to, co on tutaj uczynił, u mnie w tych takich strefach, gdzie ja chciałam totalnie jakby, no, wygładzić moją skórę dodatkowo. Chciałam, żeby ona, no, te pory były takie mało zauważalne. Słuchajcie, on tu zrobił jakby taką robotę, że jakby ja jestem w szoku. Naprawdę. Jakby pokazywałam wam zresztą, jak jakby pięknie on po takim wtłoczeniu właśnie taką gąbeczką wygląda. Jak pięknie skórę wygładził, jak ją zblurował. No, dla mnie po prostu sztos sztosów. I dodatkowo, jeżeli nie chcecie, chcecie troszeczkę taki bardziej satynowy efekt osiągnąć, to po prostu nakładajcie go pędzlem i jakby będzie ten sam efekt, tylko bardziej rozświetlony. Ja wolę ten matowy, także ja jestem
absolutnie zakochana w tym produkcie, przysięgam. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi puder Luminous Cutie, no to on tutaj też zrobił mega robotę, widać go na bokach mojej twarzy, gdzie tak naprawdę zagruntował mój makijaż, jakby sprawił, że jest no taki naprawdę dobrze przyklepany. Natomiast słuchajcie, nie straciłam w ogóle takiego efektu rozświetlenia w tym miejscu i skóra cały czas wygląda tak, jakbym moim zdaniem miała po prostu na nią nałożony nieprzypudrowany produkt. A on jest przypudrowany, taram, także taka magia tutaj powstała i dla mnie ten puder też jest naprawdę sztosem. A tego jakoś nie wiem, czemu się nie spodziewałam. Kolejne ogromne, ogromne pozytywne zaskoczenie to są te produkty ze Stars on the Stars, a mianowicie Moon Kissed Baked Eyeshadow. Słuchajcie, to jest chyba najwierniejsza, no taka można powiedzieć inspiracja cieniem od Bobbiego Browna Moonstone, jaką chyba widziałam. I te produkty wyglądają absolutnie rewelacyjnie. Rewelacyjnie. I mówię wam zupełnie serio, że jakby to jest produkt, który nakładacie tylko i wyłącznie palcem na szybko na powiekę, a robicie po prostu, to jest showstopper. Naprawdę. Każdy zwróci uwagę na wasz makijaż, każdy się was zapyta, co tak się mieni w waszych oczach, Boże, ile to czasu spędzicie na tym makijażu, a my zrobiliśmy tak. Koniec. Także słuchajcie, naprawdę wam polecam je z całego serca. Zarówno jeden, jak i drugi odcień jest przepiękny i nie jestem w stanie powiedzieć, który podoba mi się bardziej. Oba są po prostu przepiękne. No po prostu przepiękne. Musicie mieć chociaż jeden z nich, bo no po prostu musicie i koniec. Natomiast jeżeli chodzi o liner Dark Matters Eyeliner ze Stars on the Stars, słuchajcie, dla mnie sztos. Idealny aplikator, taki jak ja lubię, czyli włoski, naprawdę reagujący na każde wasze jakby dotknięcie skóry, bardzo łatwy w pracy, bardzo precyzyjny, no dla mnie to jest idealny eyeliner, naprawdę. Tutaj nic dodać, nic ująć, jak on jeszcze będzie trwały, a myślę, że będzie, no to to jest no po prostu sztos, naprawdę sztos. Jeżeli szukacie właśnie takiego produktu bardzo łatwego w używaniu, no to sięgnijcie po niego, bo naprawdę warto. Jeżeli chodzi o bazę Space Base, no to muszę wam powiedzieć, że tutaj nie wiem, czy ona zrobiła u mnie jakąś taką, nie wiadomo, jaką robotę. W sensie widzę, że może trochę tych takich mniejszych u mnie rzęs jest bardziej podkreślonych, natomiast ten efekt jest bardzo podobny do tego obok i wydłużenia tutaj nie widzę jakiegoś większego. Może właśnie to takie, no, teraz jak na przykład tak patrzę od tej strony, no to tutaj jest gęściej. Dobra. Ona lekko zagęszcza, oddam jej to, natomiast nie jest to jakiś taki mega efekt spektakularny w porównaniu do tego jakby bez tej bazy. Po prostu. I tak, idąc dalej, jeżeli chodzi o ten tusz, który no, wprowadził mnie w osłupienie, bo miałam wrażenie, że mam do czynienia z jakimś magikiem tutaj, Sexy and Flexy Mascara, no to muszę wam powiedzieć, że tak, moim zdaniem mega wydłużył rzęsy, zagęścił je, jeżeli się nie będzie odbijał, to myślę, że to może być jeden z takich moich naprawdę takich ulubionych produktów, bo moim zdaniem ten efekt jest spektakularny i ja teraz bez doklejonych rzęs czuję się naprawdę, naprawdę spoko. Także jakby podoba mi się mega, jak to wygląda i trzymajmy kciuki, żeby się nigdzie nie odbił. Jeżeli chodzi natomiast o te konturówki, no to też mnie pozytywnie zaskoczyły właśnie jakby swoją wszechstronnością kolorystyczną, tak to powiem, ale sama ta konsystencja jest idealna, bo jest taka w punkt. On jest kremowy, natomiast zastyga ten produkt i możecie też jakby, jest na tyle kremowy, że możecie sobie tak na spokojnie wypełnić jakby całość ust i po prostu no, to jest taka jakby konturówka, pomadka, coś takiego. Natomiast zobaczcie, ten nudziak, ta jedynka, dla mnie to jest idealny kolor nudziaka. Idealny, taki na co dzień, po prostu podkreślający tylko i wyłącznie jakoś czerwi moich ust, ale taki tapiający się, ja jestem obsessed póki co, naprawdę, rewelacja. Natomiast jeżeli chodzi o ostatni już produkt, ten błyszczyk Sweet Lips Lovely, szkoda, że on nie jest słodki, to jest jakby jedna rzecz, która mnie rozczarowała, natomiast przepięknie pachnie, bardzo ładnie wygląda na ustach, cudownie mi je jakby tak jakby podkreślił, rozświetlił, nie jest klejący się, bardzo komfortowy na ustach, także czego chcieć więcej. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, mamy godzinę 13:32, rozpoczynamy test trwałości, zobaczymy, jak te wszystkie produkty utrzymają się u mnie, jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało. Wydajcie koniecznie znać, który z tych produktów najbardziej was zaciekawił, czy może któryś już macie, testowaliście, albo na któryś będzie ostrzyć swoje zębiska wygłodniałe, jestem mega ciekawa, a my widzimy się już niedługo. Mamy godzinę 22:32 i zapraszam was na podsumowanie i słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że dla mnie ogromnym szokiem jest to, jak w tym momencie wygląda moja skóra, bo zobaczcie, tak jakby oczywiście widać jakby, że tego sebum jest dużo, ale naprawdę nie jest to jakieś przegięcie. Wygląda to naprawdę nieźle, jak na tyle godzin. Zobaczcie, ile to było godzin. Prawie 10 godzin miałam ten podkład na sobie. I muszę wam powiedzieć, że wygląda zupełnie okej. Co znaczy tylko i wyłącznie, że ten puder jest sztosem i super przytrzymał ten produkt, pomimo, że on był naprawdę mocno lśniący, tak jak zresztą widzieliście. Także pod tym kątem super. Jeżeli chodzi o moje usta, to tutaj jakby jadłam burgera, także mam tutaj i tutaj odbite jeszcze konturówki. Ale słuchajcie, wyglądają bardzo dobrze cały czas i są jeszcze gdzieś tam widoczne. Błyszczyk mi się dość szybko zjadł, natomiast idąc dalej, no konturowanie, słuchajcie, jakbym w ogóle go nie ruszała.
i jedno i drugie, czyli AA i Vibo naprawdę tutaj dają radę, to samo muszę powiedzieć o moich oczach. Słuchajcie, nigdzie mi się nic nie zebrało. One wyglądają, te cienie, tak cudownie, że po prostu to jest miłość od pierwszego wejrzenia na zawsze, forever and ever. Naprawdę kupujcie chociaż jeden z nich, bo są rewelacyjne. Co do tego, jak wygląda liner, zobaczcie. Idealnie, nic nie naruszony, po prostu super. Dalej idąc, tusz nigdzie mi się nie podbijał i cały czas wygląda spektakularnie i co ciekawe, utrzymał skręt moich rzęs, co jest bardzo rzadko spotykane, także za to jest ogromny props. I co? I czy to by było na tyle? A, jeszcze jeżeli chodzi o ten puder tutaj na bokach twarzy, tak samo trzyma się i wszystko zatrzymał w ryzach. Także słuchajcie, mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to zostawcie proszę kciuka do góry, albo dajcie mi słowa, będzie mega miło i mam nadzieję, że już niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!